Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w liturgii od zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie na temat aktu pokuty. Po wprowadzeniu kapłana bądź diakona albo osoby świeckiej, główny celebrans wzywa nas wszystkich do aktu pokuty, który po krótkiej, podkreślam, krótkiej chwili milczenia spełnia cała społeczność w formie wspólnego wyznania. To nasze wspólne wyzwanie kapłan kończy absolucją. Ale ta absolucja nie posiada skuteczności sakramentu pokuty. Gładzi jednak ona nasze grzechy powszednie. W niedzielę bądź w okresie wielkanocnym zamiast zwykłego aktu pokuty może odbyć się aspersja, czyli pokropienie wodą wiernych na pamiątkę naszego chrztu świętego. Po wspólnie odmówionym akcie pokutnym rozpoczyna się aklamacja Kyrie eleison, to znaczy Panie zmiłuj się nad nami. Ponieważ jest to śpiew, w którym wierni oddają cześć Panu i błagają o Jego miłosierdzie, zasady wykonują go wszyscy, to znaczy bierze w nim udział lud oraz schola albo kantor. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was do lajkowania i subskrybowania naszego kanału oraz pozostawienia po sobie komentarza. Szczęść Boże i do zobaczenia.